Hejka, 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 słuchajcie, gdzie jesteśmy? Zobaczcie, co to za zamek? Z pozytywną energią witam, wbijajcie na film. A jesteśmy, słuchajcie, w Bobrownikach. Bobrowniki, zobaczcie, zamek jest krzyżacki też. Co, słoneczko trochę świeci prosto, ale zobaczcie, jakie fajne mury. Mury obronne wcześniej. Tutaj widać, że wielki dół. No i te obronne, jak gdyby mury, zobaczcie, z jednej strony i potem tutaj już jest zamek krzyżacki, a z drugiej strony mamy Wisełkę. A Marek, co ty żeś tam znalazł ciekawego? Kapliczka. Z jak? O, proszę, kamień upamiętniający to wydarzenie. Zaraz zobaczymy, o, proszę bardzo. I jesteśmy w Bobrownikach. O, Wisełkę widać. I idziemy zobaczyć na zamek, szukać skarbów. Uwaga, zakaz wchodzenia grozi zawaleniem. No nic. Marek się nie boi niczego. Co ty? Zobaczcie, mury porządne z czerwonej cegły i kamienia. O, tak jak pokazywałem tutaj, patrzcie, ta fosa obronna. O, czyli zawsze można się było bronić. Trzeba było przejść najpierw w parowe, widocznie tu była też woda kiedyś. I pierwsze mury i drugie mury. Wisełka ładnie płynie po polskiej krainie. No niestety ruiny zaniedbane, jak widzicie. Kamień położony tylko po to, żeby nikt tutaj nie wjechał do środka. Co tutaj mamy? No właśnie Wisełkę, tak. Pięknie widać, patrzcie Wisełkę. No i kawałeczek historii, który... Tutaj mamy, o, jakie były przeloty, cegły. No proszę, zobaczcie sami. Kawałeczek historii odkrywamy. Co Marek, chciałbyś być, a może ty jesteś tym krzyżakiem, co? Ty nie jesteś krzyżakiem? Nie, moje lata. Marka, zamek to jest w tym, w Malborku ty masz, nie? Swój zamek krzyżacki. A nie wiem. Nie, to nie jest zamek krzyżacki w Malborku. O, tutaj patrzcie jeszcze kawałki. Kawałki ruin. O, a tu mamy, ale tu jest, widzicie, też porządny zamek był. Później oczywiście, jak zwykle, czytamy później w internecie, przejrzymy, zobaczymy, co piszą o zamku w Bobrownikach. Skarpa. No i zobaczcie sami. Piękne miejsce. Piękne miejsce i warto odwiedzać takie miejsca, widzicie? Przynajmniej człowiek czuje troszeczkę historię. I chwila taka, jak gdyby, wiecie co, na odpoczynek, na zregenerowanie siły po całym... O! Coś tu znalazłem. Jakieś przejście tajemne, patrzcie. Już cegłę umiano, zobaczcie, umieli już zrobić te półkola. Bo już jest widać cegiełki. Zaraz zobaczę, jak tam wygląda. Na dole. Słuchajcie, deszcze padały u nas. Trzeba niestety ostrożnie. Ale już tutaj widzę, patrzcie. Krzyżacy pili piwo Perła. Widziałeś o tym, Marek? Poważnie, no widzę przecież. Patrzcie to sklepienie. Jak już zrobione. Z kunsztem i sztuką. O, tutaj... Młodzież okoliczna widocznie się spotyka. Dobra, wyskakujemy. Na górę. Patrzcie, tam jest miasteczko właśnie. Bobrowniki, a tu jeszcze przejdziemy się zobaczyć na tą stronę, na lewą stronę, co tutaj wygląda. O, tu jest też, patrzcie, urwisko niesamowite. Uważam, żeby nie wpaść. No i jak widzicie, Wisła płynie i Marek na polskiej krainie. Nie, ale naprawdę, musiała być to naprawdę porządna budowla, słuchajcie. A Wisła, Marek, wcale nie jest tak nisko, nie ma takiego niskiego poziomu. Jest wody, o, kaczki się wbijają do lotu. Ale to z Włocławka. A tak, bo to jest, o właśnie, bo to jest, nie, bo to jest tama we Włocławku. I zależy, ile tama puści, no widać, puścili wodę. No widzicie, piękny. Piękny obiekt. Zaniedbany, niewykorzystany, kolejny, który zwiedziliśmy w Bobrownikach. W Bobrownikach pięknie pozdrawiamy
Bobrowniczan, mieszkańców Bobrownik, o, lepiej powiedziane. I co? Poczytamy sobie w internecie o tym pięknym obiekcie, który niestety już zaniedbany, jak widzicie tutaj wokół. Odwiedziliśmy dzisiaj z pozytywną energią. Zapraszam na kolejne odcinki, wbijajcie również i bawcie się ze mną. Pioseneczka za chwileczkę. Pozdro, pozdro, hejka 39. O, oczywiście na koniec się żegnamy. Proszę bardzo, hejka. Lecimy, co? Gdzie ta keja? Rybek tam do nich przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość rozpalata. To powiedziałbym, gdzie ta keja, a przy niej ten jak. Gdzie ta koja wymarzona psa, gdzie te wszystkie sznurki od tych starych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat. Gdzie ta keja, a przy niej ten jak. Gdzie ta koja wymarzona psa, w każdej chwili płynę taki rejs, tylko gdzie to jest. Ach, gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wytrzępione i pregnuje kurz. Kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór swój na plecy i przed siebie gnam. Przyszły lata zapyziałe, rzekł za rozstaw. Przystani czółno stało, kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step. Lecz dalej ciągle marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta keja, a przy niej ten jak. Gdzie ta koja wymarzona sna. Gdzie te wszystkie sznurki od tych starych szmat. Szeroki świat, gdzie ta keja, a przy niej ten jak. Gdzie ta koja wymarzona wsta, w każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest, ach, gdzie to jest. Dziękuję pięknie.